Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w Scum. Scum jest w sumie grą survivalową, a z tego co widziałem po DayZ, chyba raczej survivale podchodzą wam to po prostu, więc stwierdziłem, że w sumie jest na wyprzedaży. Już dawno miałem w sumie tą grę na celowniku, aczkolwiek nigdy jakoś nie miałem takiej potrzeby, żeby ją sprawić. Ale że teraz w sumie nie jest ona jakoś super droga, bodajże 92 zł. Stwierdziłem, że Anusz, zobaczmy, co to jest. Moi drodzy, czym jest Scum? Scum jest grą survivalową w otwartym świecie z zombie. Ja bardzo lubię zombie, przyznaję. A jeszcze taki open world typu właśnie DayZ jest w sumie dla mnie jak najbardziej fajny. Mimo iż widzę, że na Steamie jest to gra teoretycznie MMO. MMO, czyli Massive Multiplayer Online. To raczej, tak jak w DayZ, nie wydaje mi się, że to jest MMO. W ogóle dziwne, że DayZ i właśnie Scum jest nazwane MMO. To jest mega, mega dziwne. Moi drodzy, jeżeli pierwszy odcinek się ze Scum przyjmie, przejdziemy sobie na tryb wieloosobowy, aczkolwiek chciałbym dzisiaj zobaczyć sobie w ogóle, na czym ta gra polega. Mamy tutaj oczywiście jakąś tam sobie nagość i tak dalej, więc no, cenzura niestety w tym wypadku musi być. Inaczej się nie da. Więc, no, tak to wygląda. Nie będę jakoś super tworzył sobie postaci, na pewno nie będziemy robić sobie żadnego afroamerykanina. Myślę, że raczej, dobra, prosta twarz. Może być bez owłosienia na ciele. Rozmiar penisa jest nawet, wow. Wylosuj. Azjata. Ona jest kobieta, No nie będziemy chyba dzisiaj grać kobietą. Dobra, niech będzie to. Atrybuty, widzę, że to jest siła. Siła jest po prostu fizycznym powerem, że tak powiem. Ogólnie siła to siła, wiadomo. Ile mocno przypieprzysz, no ile mocno, jak mocno przypieprzysz. Kondycja, wiadomo, zręczność pokazuje, jak bardzo jesteśmy zręczni w wykonywaniu codziennych akcji. Inteligencja jest to zbiór percepcji i tego, jak bardzo będą się te taski udawać, więc no. Rozmiar penisa oczywiście na maksa. No, oczywiście, tak. Dobra, mówię, ja teraz sobie to losuję, nie patrzę jakoś super na to. Dobra, zamykam oczy i liczymy do 5. Raz, 2, 3, 4, 5. No i git. Tylko zmienimy sobie włoski, no oczywiście, jasne. Nie da się. Git. Może być. Może być. Niech będzie ciemne. Idziemy dalej. Mogę czy nie mogę? Czemu mam male hair pack missing? Czemu nie mogę iść dalej? What? Co tu się dzieje? Czemu nie mogę sobie ogarnąć tego, jak miałem? Nie wiem czemu, ale teoretycznie... No dobra, jak będzie to. Teoretycznie, grając na podstawowej wersji, czegoś nie mam. Nie wiem czemu, ale czegoś tam nie mam. No dobra, zobaczymy dalej. Widzę, że kolejne jakieś umiejętności. To jest ciekawe. Możemy sobie różne rzeczy tutaj rozdysponować, typu umiejętności siły, kondycji, zręczności, inteligencji. Myślę, że tutaj też sobie rozlosuję. Zostawię to tak, jak jest w tej chwili. Nawet nie wiem, co dokładnie tutaj jest. Chcę zobaczyć, na czym to wszystko, moi drodzy, polega. I zapewne, jeżeli przejdziemy do serii jakiejś bieżącej, to sobie bardziej już tutaj wyjaśnimy i zaangażujemy naszą, że tak powiem, percepcję w to. Ja w ogóle nawet nie wiem, czy mi się tak raz podoba, więc nie mam sobie poszukać coś, co mi się nie podoba. Dobra. Kronika kryminalna. Właśnie, bo czym jest ogólnie Scum? W sensie, co tutaj się dzieje? Z tego, co mi wiadomo, może ja po prostu sobie znajdę opis, co? To jest chyba lepsze. To jest lepsze. Akcja Scum rozgrywa się w fikcyjnej rzeczywistości, w której ludzie żądni są mocnych wrażeń i nietypowej rozgrywki. By zaspokoić potrzeby swoich widzów, stacja telewizyjna Tech One przygotowała brutalne show zatytułowane Scum, w którym więźniowie walczą o życie oraz przychylność sponsorów i fanów. Jego pierwszy sezon rozgrywał się na terenie zamkniętej strefy Alcatraz, jednak w drugim sezonie postanowiono dać zawodnikom większe pole do popisu, przenosząc ich zmagania na dużą wyspę Bagn de Cayenne. Oczywiście opis z gry online.pl, jeżeli chcecie, to oczywiście chłopaków odwiedzcie.
Odwiedźcie. Nie odwiedźcie. Nie odwodźcie się. Nie odwodźcie się od nich. Boże. Dobra. Przestępstwo. Podpalasz. Pseudonimy Super Steam User. To raczej chyba nie, ale okej. Okay. Kraj Chorwacja. Miasto Zagrzeb. Data aresztowania. 22.12.2023. Tak. Nagrywam to w sumie w piątek. Mężczyzna 1,80 m, zgadza się, waga też się zgadza, bieg się nie zgadza, mam 29 jeszcze, ale mam. Kolor oczu też się nie zgadza, kolor włosów też nie, no ale może być. Wady palacz, już nie. Lokalizacja zakładu 27001, czyli localhost oczywiście. No i tu mamy nasze różne umiejętności. A więc niech zacznie się. Niech zacznie się. W sumie co? Nie wiem. Dobra, zobaczmy, czym jest scam. No okej, okay, mamy. Widzę jakąś wyspę. Gram na ultra detalach. To taki początek, powiem wam osobiście, jakbym grał w PUBG. I co ja mogę tu zrobić? Czemu ja się nie mogę uwolnić? Ja się uwolnię dopiero za chwilę. Na razie spadamy. Mamy tu jakąś mapę? Mapa jest jak w PUBG, naprawdę. O, uwolniłem się, nawet nie spojrzałem jak. F, żeby otworzyć. Nie na linię, tylko nie na linię! Gra pod tym względem na to nie sprawdza. Dobra. No dobra, jesteśmy w scam, tak? Czy w programie telewizyjnym. Niech zacznie się show. Właśnie show. Tego słowa mi brakowało. Mamy tu jakieś zombie w teorii, tak? Widzę, że scrollem możemy sobie ustawiać prędkość naszego ruchu. Robić od razu sprint. Może być trucht. Fajnie. Jest lepiej niż w Daisy. Chyba. W ogóle jaką mamy klawiszologię? V mamy jakąś obronę, tak? Chyba. Mamy jakiś radar? Cokolwiek. Nie, nic nie ma. Naprawdę shift nie działa jako sprint? Czy was w domu biją? Control też nie działa jako kucanie. A kółkiem nie będę sprawdzał. Tu coś jest. F, V, E. No dobra, to jest coś takiego. W ogóle zobaczmy sobie opcje i sterowanie, bo to jest też bardzo ważne. Jump oczywiście jest spacja, kusnięcie C, czołganie X. Zwiększ tempo. Kto to wymyślił? Nie wiem. Nurkuj i tym podobne, auto walk, otwórz, no, spadochron, to raczej nie, movement nas chyba nie interesuje, walka jest left mouse button, standardowo, rzuć lekko, okej, okay. Walka już jest ciekawa, broń nas nie interesuje, PZ na razie też nie, tryb walki V, Tab jest Interaction Mode. Włącz kamerę, Enter. Naprawdę? Ja pierdzielę. No dobra. To już chyba wiem. Komendy wojskowe nie. Fotomode też nie. No dobra. I co i to? Akcja zetni. What? No nie mówcie. No dobra, tylko tak, w którą my stronę idziemy? Mamy tu jakiś kompas, gdzie możemy sobie to w jakiś sposób zrobić i użyć, czy nie bardzo? Idę jakąś drogą. Kamień? Szukaj kamienia. Oj, kamieniu. Znalazłem kamień? Okolica, mały kamień. Ale skąd ten mały kamień się wziął? Jezu, jestem chyba za stary na gry survivalowe, moi drodzy. Action zetnij, ale nie mamy. Kliknij M, aby użyć mapy. To nas też nie interesuje. Bo mapę jakąś tam mam, chyba. I co, nie mam patyków w okolicy? Tu szyszki. Szukaj kamienie. A, no dobra. Wiele tłumaczy. Je możemy rzucać. Możemy również chyba prawym przyciskiem rzucać, tak?
Nie? Spodnie więźnia. Mogę to wziąć do rąk? Mogę. O, tym się rzucę, dobra. To już wiem przynajmniej to. Mam tu jakiś sprint? Mam. W lewym dolnym rogu widzę, że mamy jakąś staminkę. Widzę, że nawet mamy z tego, co tutaj widzę, jakiś taki wykres, gdzie teoretycznie pokazuje nam zużycie tej staminy. Weszliśmy do jakiejś nowej zony. No, ciekawie, znaczy... Ciekawie, no wiecie, to jest single. Tutaj teoretycznie oprócz stworów, które jeżeli grasują, to jeszcze ich nie widzieliśmy, to w sumie nam nic nie grozi, nie? Wiadomo, to jest tak jak w grach typu Rust. Tak naprawdę nie samo otoczenie jest dla nas groźne, aczkolwiek gracze, którzy to otoczenie tworzą, to jest najbardziej groźne. Szukaj. To jakieś kłody, drewniane kłody. To nam chyba nie jest potrzebne w tej chwili, nie? F szukaj, to już będę wiedział, że to jest to. To jest pewnie aloes. Nic nie znaleziono. To było do przewidzenia. To było do przewidzenia. Dobra, mamy jakiś outpost. Pewnie kolejne kłody, nie? Tak, kolejne kłody. Tutaj też w ogóle nic nie ma. To sterowność w myszce to jest naprawdę dosyć ciężka. Zamierani? Chyba nie. Dobra, i teraz pytanie. Czy są tutaj jakieś groźne stworzonka? Maksymalny czas parkowania 2 godziny. Pojazd zostaną zniszczone, jeżeli przekroczysz czas parkowania. Ale dobra, nikogo tu w teorii chyba nie ma. Co mi teraz nie ma. Albo tutaj po prostu nie ma. Nic nie widzę. Ciekawego tu nie widać. O, witaj nieznajomy. Dzień dobry, handluj. Czy ty masz coś ciekawego? Kup, sprzedaj, nie mam nic, okej. No to... Sayonara. Widzę, że są fajne brońki. Tylko co z tego? Jest tu ktoś jeszcze? Ktoś więcej? General Goods. Nie, no to jest, widzę, że miasteczko, okej. O, wyszukałem to kamienie. Kamień to nie chcę. A ty co masz? Dobra, spróbuję sobie na tym trybie, bo powiem wam, że te ruchy kamery są dla mnie dosyć nieprzyjemne. Ja mam ogólnie chorobę gracza, czyli wiecie, to, że mi się robi niedobrze podczas właśnie takiego POV dziwnego, a tu jest bardzo, bardzo dziwne POV. W ogóle da się to jakoś zwiększyć? 90. Zastosuj. O! I to, i tu już jest znacznie lepiej. To POV jest znacznie lepsze. Tylko co dalej? No bo... Jeżeli mamy tutaj singla jakiegoś nawet. Tam, że nauczy się jakoś, wiecie, grać w to czy coś. Odpocznij, to raczej nie. To też nie. Nic mi nie mamy, no. Nic nie mamy tutaj. Okej, no odpocznij. To nie chcę. Odpocznij. Ja nie chcę odpoczywać, ja dopiero zacząłem. Odpocznij, oczywiście, że tak. Czy to jest jakiś save zone pseudo? Ale rzeczywiście. Kurwa, wlazłem do save zona. No raczej nie chodziło mi o to. To jest jakaś rampa. No to raczej nie o to mi chodziło. Idziemy dalej. Nasz kolega w teorii się tak nie męczy, więc luz. Na północ. Będę chyba szliśmy nawet, nie? Tak.
To słabe miejsce do lądowania wybraliśmy, jak na początek. Ale wiecie, teoretycznie po tych moich właśnie pseudo-rozgrywkach, takich surowych rozgrywkach, gdzie widzicie, gdzie ja po prostu wchodzę do tej gry, można sobie tak naprawdę wyobrazić, jak wy się będziecie czuli, próbując grać w tą grę. A wiadomo, że no, nie każdy ma taką stówkę na zbyciu całkowicie, no nie? Znaleziono. Na przykład mi było szkoda wydać stówkę na to, jeżeli miałbym do wyboru jakąś inną na przykład grę. No wiadomo, no to może być ciekawe, ale nie musi. No w teorii mamy teraz te zwroty Steam i tym podobne, ale jednak. Na razie się nic nie dzieje. To jest chyba punkt, w którym zaczynaliśmy. Oczywiście, że tak. Mapa jest wielka, tylko mapa nie jest jeszcze tak naprawdę w żaden sposób wypełniona. Nie widzę żadnych budowli, nic. Dobra, odpocznijmy chwilę. Mogę zjeść na przykład opuncję figową. Białka, węglowodany. Dobra, zjedz. Miam, 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 miam. Coś mi się chyba dzieje, co? Okej, dziwnie zresztą nawet powiedział. Ciekawe. O, pierwszy budynek, w którym być może... Dzień dobry panu. Widzi mnie, widzi mnie, widzi mnie, widzi mnie. Z buta wjeżdżam, pyk. Pyk w mordę. Au, ja też dostałem. Pyk. Au, ja też dostałem. Shit. Prawie. Dobra, leżysz. Nie. Teraz leżysz. Powiem wam tak. Ogólnie lepsze te zombiaki są niż te w DayZ. No leż, kurwa leż. Au! Na pewno są mocniejsze niż te w DayZ. W ogóle krwawie. No, zdechniesz ty dzisiaj, czy nie? No i huk, umrę. To jest fame MMA. A nie tam jak zapłacicie nie wiadomo za co, a ja się pukę z zombiakami. Jezu, to jest silne. No kurwa, w końcu pierwszy zombiak zabity. Czy ja się mogę jakoś szybko... Nie chcę tego. Zdejmij. Mogę to jakoś... Nie mogę. Może będziesz miała bandaże, co? Kurde. Ciężkie to było. Mam klej. Ktoś ma naprawić. Czy mogę sobie naprawić rękę? Nie mogę. Ja wiem, że cię boli. Ale się nie dziwię, że cię boli, no ale wygrałeś walkę i to był pierwszy pojedynek, który wygrałeś. Bardzo krwawie. Noga cię boli, tak? Brzuszek, nóżka, nie wiadomo co jeszcze. Weź idź. Jak tak chodzę, to widzę, że szybciej mi chyba jakoś to krwawienie leci. Nic nie znalazłeś. No weź się poklej. Aha. Nie można się pokleić. Niedobrze. Kurde, naprawdę nie sądziłem, że...
Aż tak dostajemy w papę. Ale podoba mi się to. To teraz było fajne. To już mi się podobało. Osobiście. Liczę na to, że jeszcze to przeżyjemy. Znaczy w sumie to wątpię, ale liczę na to. Liczę na to, że gra mi pozwoli jeszcze się uratować. Kurczę, szkoda byłoby już teraz umrzeć. Czy tu będzie? Może? Na przykład kolejny zombie? Tam widzę go po lewej, spokojnie, widzę. Surowe winogrona, zjedz to. Jak teraz mnie dorwie jakieś zombie, to jestem trup. A widzę, że ich jest sporo tutaj. Kurde. Ja myślałem, że tam jest jeden, ale tam jest więcej tych dziadów. No to będę trupem. Może tu coś ciekawego? Nic nie znaleziono. Cichutko, bo nas kolega zobaczy. Przynajmniej zobaczycie, jak się umiera. No czemu winogrona? Zdrowie. Krwawienie, ból. Zdrowie 16%. Krwawiące rana. Nie mogę sobie tego w jakiś sposób... Nie mogę. 14% zdrowia. Świetnie. Załatwiła mnie babka zombie. Świetnie. I'm bleeding heavily. Ogórek, o, Rick, cześć. Zjedz. Zjedz Ricka. Czy ty wyrzuciłeś ogóra? Czy ty wyrzuciłeś ogóra? Powiedz mi, że wyrzuciłeś ogóra. Nie wiem, nie widzę. Może jakbym nie był martwy praktycznie, to może bym zobaczył. Jest ten koleżka? To były jakieś ruiny, cholera. Ciekawe. A nie jęcz, biegnij. Masz umrzeć, to umrzesz i tak. Wiem, że umrę. Umrę na 100%. Nic nie znaleziono. No jasne. Jak umrzeć, to z godnością, nie? O, tu jest ich sporo. O, dzień dobry. No i po MMA. Nie. Nope. Zostaw mnie. O, nie. Losowo. Odrodzenie. No to jest ciekawe. O, jakie lagi, 0 FPS. O, co się dzieje? Gra się renderuje? Nie wiem. O, już jest dobrze. Tam jest miasto. Nie widzę, że to żaden safe zone nawet. I feel pretty cold. Tam jest miasto i tam jest miasto. To może tam do miasta. No dobra, musimy miasto zwiedzić, nie? W końcu. W końcu trzeba coś zobaczyć. I nie paść od razu. Ale jest progres, bo nie wiem, czy w Daisy padłem w ogóle. W sensie chyba ani razu nie padłem. A tu już raz padłem. Jaki mam ciekawy plecak. Ale widzę, że jest... Ogólnie spadochron jest lipny. Bardzo lipny. Yippie. No i wkraczamy ponownie do akcji. I żarcie? Nic. Dobra, jeszcze taki głodny nie jestem. Przelutujmy to. W końcu mogę chodzić. Wow. Puszmy.
Cisza, spokój. No i w końcu lutowanko. Ręka elektryczna. Łopata, mały szpadel. Weź do rąk. O, i teraz mogę walić po łbach. No i fajnie. Widzę, że to tłumaczenie jeszcze takie jest niezupełnie. No, ale jednak jest język polski, nie? Nie ma. Takie puchy? O, jest crowbar. Jest crowbar. Na plecach mały szpadel. W ogóle nie zauważyłem tego. W ręce, w dłoni... Dobra. Nie mogę tego wziąć? Niestety nie. Nie szkodzi. To jest ołowiana płyta, ale płyty ołowiane to raczej nie. Jest mi zimno. W ten sposób? W ten sposób. Dobra, to w ten sposób. Jak, czym się różni ten tryb walki? To jest bardzo dla mnie ciekawe. To jest dla mnie mega ciekawe. Dobra, no to mamy łom. Czyli gramy w Half-Life'a. Half-Life 3 confirmed. A zobaczcie, że to jest bardziej spokojnie niż tam na tych pustkowiach. Kurde. Hola hola, amigo. Aha, dobrze jakby był jeszcze silnik. Nie? Raczej. Szukaj. Nic nie znaleziono. Jest mi zimno. Kable rozruchowe, czy to jest mi potrzebne? Raczej nie, bo w szczególności i tak nie mamy tutaj co odpalić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Być może jestem w błędzie, być może jest tam silnik, tylko jest po prostu niewyrenderowany, albo po prostu jest niewidzialny, kurde no. Koła magii, Harry Potter i te sprawy. Ale chyba nie. No i zobaczcie. W tej chwili już jest lepszy progres niż w DayZ. Mogę obszukiwać rzeczy. Jak mi tego w DayZ kurwa brakowało. Naprawdę. Nie chodziło o to, żeby zrobić nie wiadomo co, ale nawet głupią lodówkę. Czemu tego nie zrobili? Czemu nie zrobili szafek, które można było przekiwać? Nawet w taki sposób, jak jest tutaj. Czyli po prostu klikasz i on tam, nie wiem, szuka niby czegoś. Dlaczego nie zrobili tego w DayZ? Naprawdę ja myślałem, że w DayZ to będzie podstawa tego wszystkiego, że my chodzimy, przeszukujemy cały ten teren. A tego w DayZ nie zrobili. Zobaczcie, tutaj w tej grze ona jest tańsza niż DayZ w tej chwili. I chyba ogólnie jest tańsza. Jest więcej rzeczy. Jest więcej rzeczy do obszukiwania. Być może gadam głupoty. Nie mówię, że tak nie jest. Bo może tak być. Z tego powodu, że w DayZ jeszcze graliśmy mało. Ale naprawdę wydaje mi się, że jest to lepiej zrobiona pod tym względem gra. I gdyby DayZ tak wyglądało, naprawdę zwrotu pewnie nie zrobił. Dekoracja świąteczna, nie chcę tego na razie. Bo tak zrobiłem na DayZ zwrot, bo ta gra kosztowała 100 parę złotych, to chyba 60. Ja stwierdziłem, że no nie, za taki stan gry to tyle pieniędzy, no nie ma opcji, naprawdę. Dziwi mnie to, że ta gra tyle kosztuje. W jakikolwiek sposób... Ale się wystraszyłem. Fak. No i już krwawie? Jeszcze nie. Zabiłem go i nawet przeżyłem, ale krwawie znów, kurde. Jest koleżka. No, nie chcę umrzeć znów. Załóż dżinsy, spodnie więzienne mi są niepotrzebne. Załóż kurtkę dresowa też. Poćwiartuj. O! Załóż wysokie buty. Podnieś papier. Weź do rąk baterię. Dobra, wiem już czego mi brakuje w tej chwili. Brakuje mi tego, że na przykład mogę sobie przenieść to ciało. To by mi naprawdę się bardzo przydało. Rozumiem, że niektórych rzeczy się nie da podnieść w ten sposób, czy się da? Nie da się, okej.
Wytwarzanie. Bo ja chyba jeszcze wziąłem jakiś papier, prawda? Zdrowie. To więcej rana. Nieleczone. Czy to mi zejdzie? To jest dobre pytanie. Nie wiem, jak tego użyć. Liczę na to, że jednak gra mnie jeszcze nie pokara za to. Ewentualnie może coś znajdę. Chyba tutaj nic. Naprawdę te zombiaki w tej chwili są dla mnie większym wyzwaniem. Badaj. Wow! Badaj. Papier. Kartka papieru. Amunicja i jakieś inne rzeczorki. Jak zdrowie. Wyleczyło się samo. Dziękuję, gro. Miło mi się zrobiło. Czyli jakbyśmy nie latali, być może byśmy się i z tamtego jakoś uratowali. Zapałeczki. Myślę, że w ogóle ja to sobie wyrzucę. A, bo co sloty? Tu są sloty. Papier mi jest na razie niepotrzebny. Myślę, że jakiś plecak by się przydał znaleźć. Nie? Dobra, kolejne piórka. Piórka są definitywnie nieistotne dla mnie w tej chwili. Rękawice robocze. Załóż, dziękuję. Fajnie. No i nie dostałem obrażeń. To też jest dla mnie istotne, co się teraz stało. Dobra, tu jest wszystko ogarnięte. Dobra, widzę, że zwłoki sobie tam jakoś znikają, tak? No naprawdę, no tego mi mega brakowało w DayZ, że przeszukiwaliśmy różne jakieś tam, wiecie, meble czy coś. No i te budynki są jakieś takie inne. Sexy denim shorts. O, i buty za kostkę, ale nie mogę ich założyć niestety. Znaczy, wiecie, za kolana, nie za kostkę. Ależ to mogę. Soul short. Ciekawe. Ja wiem, że teraz ludzie, którzy grają w DayZ i ogarniają to DayZ, zapewne mnie zjedzą pod tym względem, ale ja się tego nie obawiam, no bo tak jak wam powiedziałem na początku, bardzo, ale to bardzo, bardzo się zawiodłem na tym DayZ. Dobra. Rękawice, waga, wilgotność, zabrudzenie. Pęcherze, bla, 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 to nie. Nie wiem, co to daje, ale okej. No dobra, stawmy to na razie tak, jak jest. Być może jeszcze się dowiem, co dalej możemy z tym wykonać. Naprawdę zaczyna się bardzo przyjemnie. X-em się chyba mogłem położyć, tak. Naprawdę tego mi DD brakowało. Kurwa, ja się będę powtarzał, wiem. No ale trudno. Tak jak byłem przekonany, że tego skama zaraz oddam, tak teraz jestem, kurde, niepocieszony, bo myślałem, że sobie stówkę odzyskam dzięki temu, a tak to nie. No trudno. Tylko jeszcze wam się spodobała z tej gry, to byłoby już w ogóle cudownie. Wiecie, byśmy mogli zrobić taką wspólną naukę ze Scam. Albo kogoś namówić na wspólną rozgrywkę. To by było też fajne. Szybko rakit. Załóż. Kurde, teraz to mi jest gorąco. No i super, elo. I co, taki fajny jak byłeś? Troszeczkę. Aaa, szko powiększające jeansy, kurtka dresowa. Mogę założyć jeansy? Też mam 6%. Chyba slocik. Załóż, tak, to samo. Kurtka dresowa też 7%. No to jest lepsza ta. Okej. Okay. Szko powiększające raczej mi nic nie da, prawda? No raczej nie. To chyba jesteś zbugowany. Nic nie znaleziono, nic. Uuu, nóż kuchenny.
Całkiem ciekawy. Nie wiem, co są w ogóle jeszcze za sloty. Dobra, to było tu? Nie, tu jeszcze było. Kolejny nóż kuchenny i kolejne zapałki. Dobra, ale na razie nie chcę. No to coś mi się wydaje, że będzie grany serwer. Chyba będzie grany serwer, bo naprawdę mi się to zaczyna podobać. Wiecie, ja jestem ogólnie to, że graczem na przykład właśnie 7 Days to Die czy coś, no... Mówię, zombiaki u mnie to... Już tak naprawdę, no, może nie od Minecrafta, bo pod Minecraftem również były inne gry. Nie wiem, czy przypadkowo pierwszą grą u mnie, jeżeli chodzi o tematykę zombie, to właśnie nie był Dead Rising albo Dead Island. Nie pamiętam. O, lodówka do wzięcia. Świetnie, w szafce lodówka. Nadal bardziej jest to dla mnie akceptowalne niż brak w ogóle przeszukiwania w DayZ. Będę się cały czas do tego przypierdalał, wiem. Nieprawidłowe szkło powiększające, to raczej nie. Odpocznij, szukaj w łóżku. Nic nie ma. Leginsy. To podwójne. Mogę założyć. Teraz mi będzie za gorąco. Nie znaleziono. Możemy na tronie odpocząć. Tam jest kolejny agent, ale wolałbym raczej chyba uniknąć walki. Po prostu wydaje mi się, że niepotrzebna walka też nie jest dla mnie wskazana w tej chwili, bo jednak no mogę oberwać, nie oszukujmy się. Mimo mojego tutaj arsenału, który jakiś tam zdobyłem, prawda? No to jednak możemy oberwać patapona. Nie ma, okej. Ale na górze jeszcze coś może być. Nic nie ma. O, winko. Nic niestety nie ma. W ogóle jakiś konfesjonał. Nie no, to szafka, ale wygląda jak konfesjonał. Taka stylistyka. Seksowne shorty. Ale to mnie interesuje. Mimo iż są lepsze tak naprawdę delikatnie. Może nie lepsze, a trwalsze. To na razie myślę, że nie będę ich zmieniał, bo nie chcę mi się tego, wiecie, przekładać wszystkiego. Kurwa, to wygląda jak konfesjonał, no. Przeszukaj. Kolejna lodówka i mamy zapalniczkę. To wyrzucamy, bierzemy zapalarkę. Nic i nic. I tutaj również nic nie znaleziono. W praniu? Niestety nie. I parkour, no. Podoba mi się, że gra też nas nie kara za takie głupie błędy, właśnie jak jakieś zeskoki czy coś. Kurde. Fajne. Bardzo, bardzo fajne. O, drzwi. To chyba prawe. Tak, prawe drzwi. Świetnie. Kombinereczki. Pewnie też by się przydały do czegoś, ale... O, mocniejszego. Ten to jest jakiś... Spokojnie, Shiro. Spokojnie, Shiro. Spokojnie, Shiro. I bardzo dobrze zrobiłeś, Shiro. Nie padłeś. Ten jakiś agresywny był w ogóle, kurde, co za typ. Długopis miał. Starą zapalniczkę. Ej, tu już się wydygałem trochę. Trochę pan toalety obsrałem. Paczka średnich haczyków wędkarskich. To mi jest niepotrzebne. To mi nie było potrzebne. Liczę jeszcze na jakąś lepszą broń, ale chyba się jednak nie doczekam. Tipak. O. Poczuszka. Makaron. Mogę to zjeść.
Nie, mogę zrobić King, Bruce, Lee, Karate, Mistrz. Zjedz. Sprawdź smak. Cool, lekko nieświeże. Zjedz wszystko. Nauczyłem się wyłączyć ekwipunek. Chyba mam jakiś ból żołądka. Ale patrzcie, że mi rośnie zdrowko. Ale nie rośnie mi głód. Why? Nie mam pojęcia. No jest, jest. O, zbełtałem się, świetnie. No i na sam koniec, o Jezu. Szkoda, że nie widziałem, jak to wygląda. Ej, no było ciekawie. To było fajne. O, piwko, majonez, o kurde, ludzie. Sprawdź smak. Mild, lekko nieświeże. No tylko lekko. Czy ty nie... Nie to... Ty jesz, kurde. Nie jedz tego! A potem się dziwi, że ty żygasz, no. Wyrzuć to. Chciałem, żebyś sobie piwko wypił, a nie... A nie huk wie co. Sprawdź. Piwo 98%. No właśnie. Wypij całość. No i można? Można. Piękne miasteczko pogrążone w ciszy. No kurde. Ja bym zbudował dom na piasku. No, więc tak. Pożegaliśmy się. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Ja wypiłem całe piwo. Sprawdź. Pusto. Powiedzcie mi, że to się jeszcze rozbije. Nie, to jest... To jest bardzo dziwna butelka. To jest ta niezniszczalna butelka. Ta butelka z NASA. Dobra, nic tu nie ma. Nie no, to wymiotowanie też było fajne. Nie ma jak się zbełtać, nie? Uuu, to jest fajne. Bardzo fajne, bym powiedział. W końcu jakieś miejsce. W końcu jakieś miejsce. Parkour. Tu widzę w ogóle jakiś sklep. ATM. To nie jest stacja benzynowa? Tak mi się wydaje. Cóż to jest? Sos sojowy. Nie lubię sosu sojowego. Wiem, jestem dziwny. Ale nie lubię. Musztarda. Co oni tak lubią tą musztardę? Raisins? Co to znaczy raisins? Nie mam pojęcia. Sprawdź smak. Cool. No nie, cool to cool. Czy to jest deska kuchenna? Jeszcze nie mówcie, że to może być jako broń. Kurwa. Już lubię tą grę. Ej, i to nie jest żadna, wiecie, sponsorowana audycja czy cokolwiek. Nie, nie, nie. Tych rzeczy. Naprawdę wydaje mi się, że ta gra jest stanowczo lepsza od Dizzy. Mówcie, co chcecie. Mówcie, co chcecie. Mi się bardziej podoba. O, jakieś skrzynie większe. Nic nie ma? Tu też nic. U, wiertarka i szmycione paski. To, znając życie, jest do leczenia skaleczeń. Tak, mogą być zdezynfekowane. To, to niestety nie mogę użyć. Mały śrubokręt. A mogę to wziąć? Mogę. Jakiś warsztacik tu w ogóle jest. Jakiś tu warsztacik jest. Nie ma. O, jest jeszcze jedna szafka. W której również nic nie było. Jest kolejny przyjaciel. Ktoś tu chyba chodzi, co? Czy nie?
O, piesio. No tutaj delikatnie widać, że chyba się shaderki popierdoliły, ale no gram na DX12, więc tu może być eksperymental, jakby nie patrzeć. Dobra, tu nic nie ma. Moi drodzy, myślę, że jak na taki początek z gry Scam, myślę, że to wystarczy. To jest czosnek, a czosnek chyba się nie psuje, z tego co pamiętam, ale mogę być w błędzie. Myślę, że to będzie taki wstęp. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej z tej gry, na przykład na serwerach multiplayer, oczywiście piszcie w komentarzach. Ja myślę, że na razie sobie tutaj zakończę. No i co? I myślę, że zobaczymy się w następnych odcinkach. Tylko pytanie z czego? Pytanie z czego powoli mi się kończą gry. Kończą mi się giery. No, niestety. Niestety, niestety. Punkty słowy 3 w ogóle już mamy. Fajnie. Dobra. Dobra, trzymajcie się raz jeszcze. Hej, hej!